Karolina Zalewska, wczoraj był bardzo udany dla polskiego zespołu mecz, jesteście w ósemce, ale powiedz nam zdać, jak wychodziłaś na parkiet przed tym meczem, jakie myśli krążyły w twojej głowie? Powiem, że szczerze, że wierzyłam w to, od pierwszej do ostatniej sekundy, że naprawdę wierzyłam w to, że damy wszystko. A jaki wynik będzie, no to się okaże, ale że będziemy walczyć, szczególnie w obronie, i to było widać od początku. I to jest taka satysfakcja, że no, pokazałyśmy naszą obronę chociaż raz na tych mistrzostwach. I to było naprawdę mega uczucie. Ta wiara nawet nie malała, gdy Węgierki was doszły i jakby przechyliły lekko w pewnym momencie szale na swoją stronę zwycięstwa? No oczywiście był stres, bo to już było niebezpiecznie trochę w tym meczu, bo wiadomo, że one nie puszczą, ale to, co mogłam widzieć w oczach koleżanek, to było to. To było to i wiedziałam, że my to zrobimy. A powiedz nam jakiś fajny SMS czy telefon po meczu od znajomych, od rodziny, który odebrałaś, co to było? Było tego bardzo, bardzo dużo. Właśnie tak dziwnie, bo przed meczem to jakoś mało, ale jak nagle się wygrywa, to wszyscy dzwonią, wszyscy są szczęśliwi. Nie, ale to też jest fajne, że właśnie wszyscy dzielą nasze wygrane i naprawdę i rodzina, i wszyscy tacy zadowoleni. I to też jest fajne uczucie. A może słyszałaś, że czy właśnie ze znajomych czy innych kibiców tutaj jednak przyjadą i wesprą tą nieliczną grupkę naszych fanów, którzy byli wczoraj na trybunach? Czy właśnie docierają do ciebie takie sygnały, że naszych kibiców będzie więcej? Tak, to jest naprawdę bardzo ważne dla nas i te kibice, które są tutaj od początku, to naprawdę chcę podziękować, bo są ekstra naprawdę i czujemy się czasami jak w domu, więc to też jest takie uczucie bardzo ważne, jak się gra te mecze takie zacięte. No ale że jeszcze więcej przyjedzie, to jest dobra wiadomość. A przed nami mecz z Rosją i powiedz, jak ty będziesz się koncentrowała do tak ważnego spotkania? To już będzie o półfinał, już blisko, nie powiem jakiej strefy, no ale właśnie jak ta koncentracja w twoim przypadku wygląda? Bardzo dużo wideo, żeby wiedzieć, jak każda zawodniczka gra, jakie systemy w ogóle w obronie, w ataku, żeby po prostu jak już się wchodzi na boisko, to już się wie. Nie zastanawiamy się, jak one grają, tylko po prostu już to wiemy. I no i będzie dużo rozmów z dziewczynami, jak musimy zagrać, jak, żeby dalej mieć tą obronę agresywną. O Jezu, będzie tego dużo, dużo roboty przed nami. Czyli, ale wynik będzie bardzo dobry dla nas. Oj, trzymamy kciuki, trzymamy. Naprawdę, jesteśmy skłonne do tego. Możemy to zrobić. Wszystko jest możliwe. Pokazałyśmy, że wszystko jest możliwe na tych mistrzostwach, więc wierzymy dalej w to. Mamy nadzieję, że jeszcze parę osób w nas wierzy i pokażemy to, co możemy. Czyli zapraszamy kibiców do hali w Hernik, a resztę przed telewizory, żeby dopingowali naszą drużynę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.